Ja się tym płatkę podjęcie, żeby... Ale oni nie wiedzą, że to jest na świat. Oni nie wiedzą. Co ty mówisz? Ale ta szkoła, o której mówię, ta wieżyca, warto obejrzeć. Halina, tylko nie kłam. Ona jest fajna. Ona uczyła 50 lat polskiego. Budzisz Krzyżanowska jest chyba autorytetem na tyle wielkim, że ja chyba nie kłamię. Nie. No to nie kłamię, żartuję, Boże. Natomiast naprawdę. W mojej młodości Ateneum to był teatr kultowy. Wszystkie sztuki. Tam się oglądałam. Emigra. No ale już nie mówię. Kochanieczka, skąd jesteś? Z Wiednia. Z Wiednia, zobacz. Ja oczywiście. Z Wiednia. Z Wiednia. Umówimy się na randkę? Celibat, tak? Z trupami nie wolno mieć seksu. Celibat. Ale seksowna jest. Ja nie miałam przyleciał, bym ją w łóżku. A czym? No czym? To trzeba mieć. Ja mam. Pokaż. No to wolę. Ja jeszcze czego. Na komedii. Jak pokaże ta dziewczyna. Nie wiadomo, z czego jest, nie? Nie przynajmniej jest ona tam. Dobra. Na razie to jest własność Haliny. No ale no, polecam, ja w ogóle lubię to. Kto? Ale mamy dzisiaj wernisaż piękny. Bardzo mi się podoba. Aranżacja jest znakomita. Naprawdę, odważna. Elka martwi się, że ich aresztowali jej matkę? Nie, ale oni mogą im wstawić zarzut. Obrażania. Ktoś się może obrazić? Nie wolno obrażać. Ale w dzisiejszych czasach... Halina, jedz, bo 2 tygodnie nic jadłaś. Komedia. Boże. Niektórzy nie mają poczucia w sytuacji. Wiele osób nie ma. Ale jedyne fajniejsze, co widziałem, to były tutaj. I to wcale nie stało. Jak ja bym nie miała poczucia humoru i odmawiała tylko cząstki dyżańca, to wcale nie było. No niestety, mama tego nie jest. Jak się ma 82 lata, to już można to pomóc. Ale nie powiem. A uważam, że ludzie nie mają. Nie wiedzą, co jest grane. Co młodzież ma do pokazania. A ja ale strój jest piękny. Bardzo piękny, kochani. Bardzo piękny. Bardzo się cieszę, że tu przyszłam, choć miałam gdzie indziej być. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Bardzo nam było miło. Papieżyca. Papieżyca na 100%. No to pocałuj. A jest teraz seksynowska. Słuchaj, Elka, tak. Zabalowałam tutaj. No. Uwiodłam wszystkich, co się dało. Oczywiście. Proszę. Ale wspaniały wieczór. Bardzo. Po co gdzieś tam poleciała na Pragę? Ja lubię Pragę południe, ale ona nie zawsze wypala. Nie zawsze. Jak była staruszka, same winogrona postawiła, a ty jesteś staruszka latająca. Teraz miesiąc nie wypala. No. Słuchaj. Wstyd. Wasiak zrobiła, Wasiak. Tak. No Wasiak świnia. Tak. Ale poczekaj, pokażę. Ale wiesz co, baby, które tam były, to mówią, z kim dzisiaj przyszłaś? O chłopach mowa. Tak? A ja mówię, sama. Przestań. Ale pod... tą sierotę zabrałam. Z Ameryki. Tą sierotę.
Lidia Jaszyńska. Tak. 40-lecie jej malarstwa. 40-lecie. No to czekaj, to ona ma 60 lat. To tam było? Tak. To pokaż. To czyli, że to było na Podskarbiński, tak. Co ty reklamujesz. No ale i zobacz. To jest ładne. Aha, to piękne, jest ładne. Tak. Dziecko, dziewczynka. To jest ładne, no. To mi się podobało. Malarstwo. No Elka, co ci będę mówiła? Różne jest malarstwo. Znaczynią jestem, no. No sporo jest, tylko że ta osoba się nie popisała, aha, ta Lidia. Jubileusz 40-lecia pracy twórczej. Aha. To znaczy moja twarda. Idą? Po ile? Dobra, idę do domu, słuchaj. Halina, idziemy powoli, dobra. Ja się cieszę, że przyprowadziłam tę sierotę. No i dobrze, sierotę witamy.